Witam serdecznie. Dzisiaj niedziela, 3 listopada. Pora na analizę weekendową. Dzisiaj będziemy omawiali no dość sporo poszczególnych, nazwijmy to, instrumentów. Aczkolwiek nie będę tego robił nadzwyczaj dokładnie, tylko będę zwracał uwagę na najistotniejsze elementy, właśnie żeby no ta cała analiza weekendowa nie trwała zbyt długo, a chciałbym przedstawić no dość sporą ilość tych instrumentów, jak wspomniałem. Między innymi również, tak jak informowałem w mailu, będzie dzisiaj również na temat tego, co dalej z parą walutową jen do dolara. Jak wiemy, kilka dni temu zamieściłem analizę w idealnym miejscu, który wskazałem. Po wykonaniu dokładnie takich ruchów, jakie wskazałem, doszło do odbicia, ruch poszedł dość ostry i pytanie, co teraz dalej, bo zapowiadałem w nim możliwość, w tej analizie zapowiadałem możliwość ugrania dobrych kilkuset pipsów, a na obecną porę, no jest to tam około 200, ale to jeszcze nie jest te dobre kilkaset pipsów, o których mówiłem, więc również i postaram się jak gdyby dalej przeanalizować, co dalej z tym jenem. W międzyczasie może tylko wspomnę, że wszyscy ci, którzy otwarli i zasilili swoje konta w Iron FX na rynku walutowym z mojego, nazwijmy to w cudzysłowie, tak polecenia, czyli klikając w baner na blogu bądź też wchodząc w zakładkę broker i tam klikając w przycisk i założyli takie konta, w międzyczasie otrzymali również w piątek informację o dobrej, przepraszam, nie w piątek, tylko w środę czy w czwartek, o dobrej okazji do zajęcia pozycji krótkiej na złocie. No i myślę, że wszyscy ci, którzy to wykorzystali, nie żałują tego na dzień dzisiejszy. Więc uważam, że również będę coraz częściej, ponieważ takie dostaję od Was informacje, coraz częściej starał się zamieszczać jakieś ciekawe analizy właśnie par walutowych. Dobrze, do rzeczy, bo rozgadaliśmy się, a tutaj do opowiadania i do analizowania troszeczkę mamy. W tym tygodniu indeks WIG20 to taka jak gdyby dwudniowa delikatna zwyżka na początku tygodnia i przytup niedźwiedzi w czwartek i piątek. W wyniku tego czwartkowo-piątkowego, przepraszam, środowo-czwartkowego zagrania, po pierwsze, najpierw doszliśmy do górnego ograniczenia takiego klina, który tutaj widzimy. Zaraz jeszcze kilka słów o tym klinie powiem. W czwartek utworzyła się czarna, długa świeca, która swoim korpusem zasłoniła prawie niemal całą świecę z dnia poprzedniego, łącznie z cieniem. Otwarcie nastąpiło no, minimalnie poniżej górnego maksimum tej świecy wtorkowej. Zatem no nie ma całego, ale jak wiemy, najważniejsze są korpusy, a tu jest wyraźna siła niedźwiedzi, która spowodowała wybicie dołem z tego trójkąta i powstanie, można spokojnie powiedzieć, formacji objęcia bessy. Przypomnę, że w żaden sposób nie jest to, znaczy się, nie jest to, nie jest to taki przypadkowy, nazwijmy, poziom, ponieważ jest to 88,6% zniesienia całego spadku z tego roku. A więc prawie całość została odrobiona, no przyszedł ten poziom 88,6 i tu powstało objęcie bessy. Oczywiście wcześniej ukształtował się klin, na który już kilkakrotnie zwracałem uwagę w swoich analizach. Ostatnia sesja tego tygodnia to, jak to się określa w analizie technicznej, potwierdzenie formacji objęcia bessy. Zatem należy uznać, iż w tej chwili rynek przechodzi do, jak gdyby na drugą stronę rynku, rynek przychodzi na drugą stronę rynku, druga strona zaczyna dochodzić do głosu, czyli tak zwany niedźwiedzie, podaż zaczęła spychać ten indeks, w tej chwili zeszliśmy do poziomu około 2530 i jak na to dalej spojrzeć? Oczywiście nie możemy powiedzieć, jesteśmy teraz przy, jak widzimy tutaj w okolicach, gdzie utworzyła się taka lokalna korekta, dołek lokalnej korekty, czyli ten poziom około 2525, jesteśmy w bardzo bliskim sąsiedztwie, niemalże na tym poziomie. W związku z tym nie można, że tak powiem, odrzucić takiej ewentualności, że będziemy mieli jednak jakąś próbę zanegowania tej formacji objęcia bessy, czyli innymi słowy pójdzie jakiś jedno, dwusesyjny ruch do góry. Natomiast jeżeli on właśnie będzie tylko taką częściową korektą i następnie przebijemy ten dołek, który być może został ustanowiony w tej chwili na krótko w czwartek, albo
jednoznacznie wybijemy dołek tutaj z 23 października już na sesji poniedziałkowej, no to tym bardziej będziemy mogli chyba mimo wszystko na troszeczkę dłużej zapomnieć o jakichś wzrostach. Wspomniałem na początku, że jeszcze kilka słów powiem na temat tego tutaj klina. No właśnie, mam tutaj takie swoiste wyzwanie dla zwłaszcza tych, którzy Eliotem się zajmują. Ponieważ jak dobrze wszyscy wiedzą, fala, nazwijmy to impulsu, tworząca się w klinie, może powstawać albo w fali piątej, albo w fali C. No, patrząc na ten wykres tutaj od dołka, jaki osiągnęliśmy we wrześniu, ciężko jest powiedzieć, że mamy tutaj jakiś impuls. Tutaj bardziej bym się skłaniał do, że tak powiem, założenia, iż mamy do czynienia z falą A, falą B i falą C. A to oznaczałoby, że być może jest to układ większej jakiejś korekty, nie tylko od tego ruchu, ale patrząc tu po całym spadku tegorocznym, który mógłby być również korektą A, B, C. Mamy kolejne A, B, C. W tym C mamy A, B, C. I w związku z tym bardzo prawdopodobne, że faktycznie będzie teraz jakaś teraz głębsza przecena. Jak ona będzie się rozwijać, no zobaczymy niebawem. Myślę, że w tej chwili nie ma co zakładać jakichś drastycznych albo jakichkolwiek poziomów docelowych, bo tak jak wspomniałem, przechodząc nawet na wykres tygodniowy, widzimy, że układa nam się to w same trójki. W same trójki, w związku z tym myślę, że jesteśmy tutaj mimo wszystko co najmniej w jakiejś większej korekcie trwającej już rok. I w tej większej korekcie to, co utworzyło się, powtórzę jeszcze raz, od dołka z września, no ciężko będzie ogarnąć jako impuls. Właśnie między innymi przez to, że cała ta fala tutaj wzrostowa po korekcie, po takiej korekcie, czy tu ktoś może powiedzieć, że tu było jakiś jeden ruch do góry, tu jakaś korekta złożona, I znowu ruch do góry, ale w każdym razie ten impuls wzrostowy ułożył się nam w klin. A to, tak jak mówię, przysługuje się falom piątym lub falom C. Jeżeli nie możemy tu mówić o fali piątej, no to pozostaje nam tu mówić o fali C. Jeżeli jeszcze chwila raz na spojrzenie na wykres tygodniowy. Na wykresie tygodniowym na razie nic złego nas jeszcze nie spotkało pod kątem czy to formacji świecowych, czy ewentualnie, no byłoby to takie ala spotkanie, ale zawędrowaliśmy no, troszeczkę jak gdyby za daleko na tym spadku, ale jest to pewne niebezpieczeństwo, bo jak wiemy, no nigdy te formacje świecowe nie są idealne albo rzadko kiedy występują w formie idealnej i choć wiemy, że taka formacja odwracająca powinna się zakończyć tym spadkiem na zamknięciu, mniej więcej zamknięciu tej poprzedniej świecy tygodniowej, no to takie delikatne najechanie na nią całkowicie tego nie eliminuje i nie lekceważyłbym właśnie tego zdarzenia, czyli po wyższym, wyraźnie wyższym otwarciu w tym tygodniu jednak rynek zepchnął ceny do zamknięcia z poprzedniego, a nawet delikatnie poniżej. A więc jeśli chodzi o nasz rynek, to tutaj no, wygląda na to, że raczej już weszliśmy w jakąś fazę spadków. Oczywiście nie jest wykluczone, bo tego trudno przewidzieć, że tak jak powiedziałem, poniedziałek na przykład, czy jeszcze wtorek, nie będą jakimiś ruchami wzrostowymi z próbą jak gdyby zanegowania tej formacji objęcia Bessy. Dobrze, skoro mówimy o indeksie MWIG, znaczy się o indeksie WIG20, kilka słów tylko o indeksie WIG i SWIG i MWIG na te najważniejsze rzeczy. Jeżeli chodzi o kwestie, ja tu tylko może zmienię datę, żeby móc o większą część rysunku, bo mamy tutaj ważną linię, którą widać wyraźnie, to właśnie ta linia pokazuje nam poziom mniej więcej, jakim zostało osiągnięte dno po pierwszym spadku z 2007 roku. A więc, przepraszam, dołek pierwszego spadku w 2007 roku w tej chwili zatrzymał indeks WIG. Powstała tutaj formacja objęcia Bessy, jeszcze lepsza niż na indeksie WIG20, ponieważ ten korpus całościowo zasłonił poprzednią świecę. I w tej chwili spadek,
który potwierdził czwartkowy spadek potwierdzający tą formację, zatrzymał się, dając jeszcze szansę Bykom na linii, jak widzimy, linii równoległej do tej poprowadzonej po dnach z czerwca 2012 roku oraz z czerwca 2013 roku, do tej linii równoległej poprowadzonej tutaj przez szczyt utworzony na początku, w pierwszym dniu właściwie nowego roku, i w tej chwili ten spadek czwartkowy zatrzymał się na tej linii, co również sugeruje, iż możemy mieć jakąś próbę zanegowania tej formacji. Pytanie tylko, czy ona ma szansę powodzenia. No na pewno w dużej mierze zależeć będzie to też od rynków pozostałych zachodnich. Myślę jednak, że może tu być problem, aby zanegować tą formację, i bardziej spodziewałbym się, jeżeli już, tak jak powiedziałem, jednej, dwóch, może drobno takich mniej wzrostowych sesji, co po ewentualnym spełnieniu takiego scenariusza i ponownym uderzeniu podaży utworzy tutaj na szczycie indeksu WIG20 takie małe RGR. Sam zasięg tego RGR nie jest niczym, że tak powiem, złym, ani w ogóle nawet można by było to prawie że pominąć, bo jest bardzo, bardzo niewielki, ale doświadczenie uczy, że formacje podwójnego dna, czy takie mikro właśnie formacje podwójnych szczytów, czy RGR mikro, no właśnie jak gdyby spełniają tylko rolę samego zapalnika, z czego powstaje znacznie, znacznie więcej, większy ruch, aniżeli wskazywać by mogło na to zasięg takiej minimalny zasięg wyznaczany na zasadach teorii właśnie tworzenia się formacji RGR. Zwrócę tu jeszcze uwagę na wzrost obrotów na tych świecach szczytowych, co również moim zdaniem jest jak gdyby dodatkowym, no ujmijmy to tak, plusem na korzyść podaży. Tak jak wspomniałem jeszcze o wykresach MWIG, w wykresie tygodniowym, bo na tym będziemy się koncentrowali, mamy zasłonę ciemnej chmury i ona nie jest już w zeszłym tygodniu pokazana w miejscu przypadkowym. To jest poziom linii takiej poprowadzonej tutaj, równoległej oczywiście do tej po dnach, poprowadzonej przez szczyt z sierpnia 2009, potem przez kwiecień 2010 i potem ten poziom, jak widzimy, był również silnym wsparciem tutaj przy tworzeniu się tych szczytów w okolicach kwietnia 2011 roku, zanim doszło do wybicia w dół. I teraz przy tej samej linii tworzy się formacja zasłony ciemnej chmury i oczywiście tutaj musimy powiedzieć, że to jest zbyt mało, żeby cokolwiek mówić, dlatego mówię tu w ogóle w wymiarze tygodniowym, ponieważ no tutaj jesteśmy takiej typowej, nazwijmy jakoś jakieś hoście już od ponad roku wzrostowej, wyraźny trend wzrostowy, i tu taka sama jedna formacja to jest za mało, żeby że tak powiem się przestraszyć i żeby mówić, że to już jest koniec tych wzrostów. To może być równie dobrze jakaś jedno-dwutygodniowa korekta, ale nie powstało to w przypadkowym miejscu. Ja już w zeszłym tygodniu zwracałem uwagę tutaj na obrót, jaki powstał dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu. Ten skokowy wyższy obrót na białej takiej świecy z górnym cieniem podażowym to zapewne jest objaw dystrybucji, a nie akumulacji. W związku z tym sam wzrost, który przypomina dość stromy, jest dość stromy, plus ten skokowy wzrost obrotu, i to jest, przypomnę, wykres tygodniowy, a nie dzienny, to również może świadczyć o tym, że tu jesteśmy gdzieś w tych rejonach jakiegoś końca, co najmniej tego wzrostu tutaj ostatniego takiego, nazwijmy, pięciofalowego. SWIG, tutaj doszliśmy do takiej samej linii, nazwijmy to samej linii do tej, co na MWIG-u, czyli nie do tej maksymalnej, po maksymalnym szczycie, ale po linii, która idealnie układała się po tych szczytach, tutaj z sierpnia 2009 i potem następnie luty 2011 i okolice kwietnia 2011 roku. Doszliśmy do tej samej linii, tu aczkolwiek mówię, bardzo ciekawa geometria, tworzy się nieco wyżej, jakieś 500 punktów wyżej, mniej więcej na około 15,5 tysiąca, nawet może z lekkim małym haczykiem. Jest ciekawa geometria ze względu na ten cały ruch spadkowy 2007-2009, przypomnę 61% zniesienia oraz zniesienie zewnętrzne tego spadku, tutaj tej korekty 161,8%, to wszystko te rejony 1550, 15500, przepraszam, 16000, jak gdyby przyciąga jak magnes, ale niewątpliwie w tej chwili, jak widzimy, ta linia zadziałała na chwilowe
Na razie tak to możemy tylko określić, bo tutaj nie mamy jakiegoś nawet formacji odwracającej trend, bo tu mamy delikatną czarną świecę, czyli taki układ podobny do tego, co już wspominałem bodajże przy indeksie WIG20 na wykresie dziennym. No już teraz zapomniałem przy tym, bo nieważne, ale chodzi o to, że tu jeszcze nie mamy żadnej formacji odwracającej trend. I tutaj może się okazać, że jeszcze będzie stać mimo wszystko ten SWIG na jakiś ruch w górę, ponieważ no tak jak mówię, nie jest to, nie jest dziełem przypadku taki duży wzrost i teraz nagle, żeby on się skończył, to za łatwo by mogło pójść. Na co jeszcze bym chciał zwrócić uwagę przy SWIG-u, bo po ostatnim moim komentarzu próbowano tam powiedzieć, że nie możemy tutaj mówić o hiperboli, chociaż jeżeli spojrzymy tutaj na ten ostatni odcinek, to trudno to nazwać czymś innym jak hiperbola, ale zwróćmy jeszcze szczególną uwagę na obroty. Zobaczmy, jak pojawiają się tutaj obroty, zobaczmy, jakie one są większe. No trudno to uznać, że to jest akumulacja. To zaprzeczałoby wszelkim prawidłom. Tu mamy do czynienia z jakąś dystrybucją, z racji tego, że tych papierów jest trochę do ożenienia, no to najprawdopodobniej ta dystrybucja musi trwać. I ta dystrybucja według mnie w jakiś sposób tu, co najmniej zmiana akcjonariatu z tych silnych rąk na słabsze, ma miejsce. Zanim skończę oczywiście nasz polski rynek, jeszcze kilka słów o spółeczkach, ale już naprawdę bardzo krótko. PKO, to samo, klin, wybicie z klina. Zwróćmy uwagę tutaj na, w tym tygodniu, co się zadziało. Mieliśmy wtorkową świecę białą, środowa świeca czarna, zasłaniająca korpus, czyli nie dosyć objęcie, potężny jeszcze górny cień. To raczej nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o akcję PKO SA. Kolejna spółka to PKO BP. Tutaj sytuacja troszeczkę inna, ale w pewnym sensie mamy kolejną też ciekawą formację, a więc dojście do górnego ograniczenia tego kanału. Oczywiście w tej chwili ten kanał przed tym zdarzeniem, ale wskazywałem to miejsce, był na zasadzie poprowadzenia linii równoległej do tej po dnach, jak widzimy w trzech punktach, a więc istotna linia i przesunięty równolegle i poprowadzony przez ten szczyt. Doszliśmy idealnie, można by było powiedzieć, prawie że w punkt do tej linii. Najpierw powstała świeca podażowa, taki pin bardzo wysokim górnym cieniem i po emocjonalnym jakimś wyższym otwarciu w środę doszło do spadku, mamy tutaj objęcie Bessy i w tej chwili nieudaną próbę jej zanegowania z odbiciem się od połowy tego czarnego korpusu, a więc akcje PKO BP ogólnie również są według mnie przygotowane w tym momencie do jakiegoś mocniejszego spadku, a więc oba banki, no nie mamy co czarować, wygrzane, więc można spadać. Jeśli chodzi o PZU, mamy objęcie Bessy, ale powiem, o przepraszam, za wysoki wykres zrobiłem, mamy objęcie Bessy również, ale powiem, taki mały niedosyt czuję, aczkolwiek oczywiście można się upierać, że no zawsze próbuje się jakoś oszukać tych, którzy bazują na wykresach i w związku z tym to powstało tutaj, że jednak zostało te trochę, te kilka złotych do górnego ograniczenia, bo to górne ograniczenie, jak spojrzymy, nie jest w żaden sposób przypadkowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć odbić. Pięć odbić. I tak, no chciałoby się, żeby tu również, że tak powiem, dotąd, gdyby ta formacja była wyżej tu, byłbym spokojniejszy w tym sensie, co do mojej diagnozy na temat kolejnych sesji i bym był przekonany o tym, że będziemy spadać. A tak, nie wiem, czy nie nastąpi tu właśnie między innymi na PZU przy ewentualnie jakichś delikatnie wzrostowych sesjach na naszym ogólnie, na indeksie WIG20, ten ruch do górnego ograniczenia. W każdym razie w tej chwili mamy objęcie Bessy i czekamy albo na jego zanegowanie, albo na jej potwierdzenie. Kolejna spółka to KGHM. Tu już słyszałem bardzo, bardzo duże ewentualnie jakieś, i to nie tylko u mnie, ale na różnych innych forach, że buduje się formacja jakaś prowzrostowa, szykuje się do wystrzału, KGHM w górę. No, nie doczekałem nigdy się odpowiedzi na pytanie, jaka to niby formacja i co by miało o tym świadczyć. Dla mnie w tej chwili układ jest bardzo prosty. Wybiliśmy się z tego tutaj ala trójkąta po mocnym spadku, czyli mieliśmy jakąś tam, nazwijmy, chorągiewkę. Mamy teraz ruch powrotny i teraz
jak widzimy, tworzy się coś na wzór podwójnego szczytu. Na czwartkowej sesji, na tym wzroście, nie pokonującym żadnego oporu, tylko pod tym oporem, stu, około 125 zł, skokowy wzrost obrotów. To oczywiście może świadczyć jeszcze o jakichś ewentualnie drobnych ruchach, ale najprawdopodobniej KGHM, tak jak wskazuje na to wykres samej miedzi w ujęciu tygodniowym, jest przygotowany do mocniejszej jazdy w dół i do kontynuacji tego mocnego spadkowego trendu. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, widzimy, że tutaj zatrzymaliśmy się w rejonie tego dołka. To jest normalnym zjawiskiem, że nastąpiło tutaj po takim spadku jakieś odbicie, które, jak widzimy, nie potrafi przejść to odbicie, nie potrafi sobie poradzić z tym już pierwszym istotnym poziomem 130 zł, nie wspominając o kolejnym 140, a o 155 nawet na razie nie myślmy. Zejście poniżej tego poziomu tutaj dołka, który jest mniej więcej w okolicach 100 zł, no będzie świadczył o możliwości bardzo wielkiej przeceny na KGHM-ie. I tutaj oczywiście zaraz mogą pojawić się śmiechy, tak, no na pewno będzie zaraz po 20 zł, ale tak pokazuje wykres, że taka możliwość istnieje. W związku z tym KGHM jest jak najbardziej firmą, która w perspektywie sesji dwóch, no może jeszcze coś zwojuje do góry, jednak jest według mnie przygotowana do tego, aby dalej rozpocząć, znaczy powrócić do tego trendu, który w tym roku jest trendem głównym dla tej spółki. Ostatnia spółka to PKN Orlen, no i tutaj słabość tej spółki, tak samo jak i w KGHM, ale teraz tutaj jest na PKN-ie o wiele bardziej widoczna. Mieliśmy tu kolejny taki ala clean, taki kanał, w którym ta spółka się poruszała w ramach jakiejś tam takiej korekty, jak widzimy clean. Utworzyła się głowa, mała głowa z ramionami, linia szyi została wybita, wybicie tego dolnego tutaj ograniczenia, nazwijmy cleana, czyli innego wsparcia, to wszystko przy większym obrocie, a więc należy się spodziewać, że spółka PKN Orlen rozpoczęła już ten marsz na dół. Kończąc w ogóle na temat rynku polskiego, chciałbym tylko zwrócić jeszcze na jeden aspekt uwagę, zanim przejdziemy do indeksów zachodnich. Chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ponownie po jednym tygodniu zaledwie przerwy indeks, który obrazowany, znaczy przedstawiany jest na stronach Stowarzyszenia Indywidualnych Inwestorów wskazujących na procentową, nazwijmy to, grupę byków, niedźwiedzi, jest ponownie na rekordowo wysokich poziomach. To znaczy byków jest 69% przy 16% niedźwiedzi. Co to oznacza? To oznacza, że tak można by było powiedzieć statystycznie na dwóch Polaków to jest jeden pewny wzrostów, a ten drugi w połowie na wzrost jest przekonany, a delikatnie na spadek. Ta statystyka pokazuje, ten indeks pokazuje, że optymizm jest ogromny. Tak, ni za tym, ni po tym, ktoś ostatnio tutaj zamieścił w moich komentarzach jakiś link do wideo, wszedłem i co się zdziwiłem, na blogu nieskądinąd osoby, którą bardzo szanuję za jej wiedzę i potrafię umiejętności analizy, takiej przeprowadzania analizy fundamentalnej, wyskoczył jakiś zawodnik Chicago Bulls, wskazując, że teraz to już tylko byki. No, takiego wideo na tym blogu nie pamiętam, jak żyję, więc to są dla mnie takie objawy, no, hura optymizmu i to również nie pasuje mi do kontynuacji tych wzrostów, które, tak jak przypomnę, według mnie ułożyły się od września w jakąś taką formę korekty, tak, A, B, C, przy czym C jest klinem. Dobrze, przejdźmy teraz już do konkretów związanych z indeksem S&P. Tutaj mamy sytuację dość, powiedzmy sobie, podobną do tego z poprzedniego tygodnia, jeśli chodzi o poziomy. Jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie, co na koniec poprzedniego tygodnia. Doszliśmy do tego górnego ograniczenia, takiego, jak ja to mówię, klina. Oczywiście on tutaj nie jest takim typowym, idealnym klinem, ale chodzi o układ, tak? Układ kończący jakiś ruch wzrostowy, który układa się w trójkąt klin, a czasami powstaje z tego ala kanał, ale to jest nazywane, nazwijmy tym, trójkątem końcowym. Doszło do powstania formacji zasłony ciemnej chmury i nie doszło, zabrakło, ale nie doszło do jej potwierdzenia. Zamknięcie sesji czwartkowej wypadło na minimum tej formacji całej, zatem nie nastąpiło potwierdzenie. W piątek doszło ponownie do wzrostu i
tu możemy mieć do czynienia z próbą dojścia do tego, ba, nawet wybicia tego szczytu. Dlaczego? Ponieważ zauważyłem, że w ostatnim czasie, w perspektywie naprawdę roku, coraz częściej na indeksach, na walutach dochodzi do powstawania fal czwartych, a o takiej tu mówię w tym ostatnim takim, nazwijmy to, wyraźnym wzroście, czyli od dołka z października 2013, czyli ten ostatni wzrost, jaki mamy do czynienia przez ostatni miesiąc, coraz częściej dochodzi do korekty nieregularnej, czyli mamy A, B, które wybija szczyt fali trzeciej, C, które być może się zakończyło, a może nawet jeszcze dojść tutaj do tych poziomów niższych i potem dopiero jest ta fala piąta, czyli tu to, co większość już określa, że mamy falę piątą, zakończony impuls jest jakąś zmyłką. Oczywiście nie wiem, czy tak będzie, czy może faktycznie tu była fala czwarta, tu piąta i zakończyliśmy i teraz rozpoczynamy, ale to nam pokaże kolejne poszczególne dni, bo jeżeli tu się rozwinie coś w formie impulsu, no to będziemy mieli do czynienia z większą, co najmniej większą korektą i będziemy świadomi tego, że ten wzrost tu w tym miejscu się zakończył. Ale taka ewentualność tu, jeżeli chodzi o rynek amerykański, istnieje. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, tutaj oczywiście te wszystkie kreski, które podaję już od dłuższego czasu, cały czas, że tak powiem, pilnują, żeby nie nastąpił ten wyskok do góry. Powstała teraz taka świeca mała doji, brak zdecydowania, no, mogąca być albo przerwą, prawda, w tym wzroście, albo tak jak według mnie bardziej prawdopodobne, no, czymś, co przymierza się do zmiany tego kierunku. I się wyjątkowo chciałem pokazać jeszcze króciutko pozostałe trzy takie ważne indeksy europejskie, a mianowicie DAX doszedł do górnego ograniczenia, można powiedzieć delikatnie naruszył w tym tygodniu, ten cały tydzień, to jak widzimy również doji, ale w tych granicach tej linii głównej, tej tutaj równoległej, o może zwężę, o po dołkach i równoległa po szczytach, czyli na tym poziomie powstało takie małe doji w tygodniowym układzie i to jak się przyjrzymy, mamy również tutaj ruch wzrostowy, który można określić końcowym w formie klina. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Zawężające się, jest to forma jakiegoś klina i tu może dojść do końca, więc następny element wskazujący na to, że w przyszły tydzień może być już tym tygodniem spadkowym. Teraz wykres dzienny FTSE, a dlaczego dzienny? Tylko dlatego, żeby spojrzeć na taką perełkę w kwestiach formacji. Zapewne większość od razu wie, o czym mówimy. Tak, mówimy o gwiazdzie wieczornej, no wręcz powiedziałbym podręcznikowa, idealna. Aż można się czasami zastanowić, czy ona faktycznie zadziała, no bo jest tak jakby żywcem z książek o analizie technicznej przerysowana. Czyli piękna, długa, biała świeca, potem piękny pinbar z no, wyraźnym, kilkukrotnie wyższym cieniem górnym i czarna świeca przebijająca bezapelacyjnie połowę białego korpusu i kończąca się w rejonach dolnych rejonów tego białego korpusu. Oczywiście nie mamy jeszcze w tej chwili potwierdzenia tej formacji, nie mamy oczywiście również zanegowania, ale ze względu na ten układ chciałem powiedzieć i pokazać to i również nieprzypadkowy, bo jak widzimy po spadku tutaj od szczytu z 2013, maja 2013 tego roku mamy dojście do 88,6% i tu powstaje taka malowana formacja. No, przyglądając się dokładniej, możemy powiedzieć sobie znowu jeszcze jedną. Tu widzimy wyraźnie, mamy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą, falę piątą, a po tej fali piątej mamy korektę A, B, C. A, B, C. Zatem co to powinno oznaczać, każdy może sobie powiedzieć sam. I na koniec Kakaran, również z pewnego ciekawostka taka, dojście do górnego ograniczenia w formie klina, a więc ten klin występujący prawie na wszystkich indeksach, to musi coś oznaczać. Jesteśmy już prawie przy końcu czasu, więc pora na elementy forexowe, a więc analizę euro do dolara. I tak jak już wspomniałem, co dalej z tym jenem w parze z dolarem, o którym napisałem kilka dni temu taką analizę i zasugerowałem możliwość powstania fali piątej na wykresie dziennym, która może przysporzyć naprawdę wielu pipsów dla grających na tym rynku forex. A więc jeżeli chodzi o euro do dolara, zwracałem uwagę w poprzednim tygodniu,
że znaleźliśmy się w bardzo ciekawych okolicach, gdzie w tej, o, chciałem rozszerzyć, w tym ruchu, który na obecną chwilę wygląda na A, B, C, nawet przyglądając się tu temu również widzimy A nieregularna, B i C, doszliśmy do górnego ograniczenia kanału, ale co ważniejsze, do korekty 1:1. Ten wzrost jest równy temu wzrostowi. Idealnie w tym miejscu powstały fale, powstały świece z górnymi cieniami. Zwracałem na nie uwagę tydzień temu, że ta podaż może być sygnałem zmiany kierunku. Ale powiedzmy sobie szczerze, że jeszcze do środy można było mieć nadzieję co do tego, że wejście jest w jakąś korektę i pójdzie kolejny ruch, aby dojść do tego poziomu, o którym również wspominałem. W tej chwili tutaj się nie zmienia, ale możemy zwiększyć dystans, aby było widać, o jakim poziomie mówimy. To będzie ta najwyższa linia. Tu również jest taki istotny poziom cenowy. Dalej jeszcze też, ale pierwsze, drugie, trzecie zatrzymanie, czwarte, piąte, potem przebicie i cofka również do tego poziomu, a więc ten poziom, nazwijmy to około 1,39, o, tak w tych rejonach nazwijmy, był pociągający, ale na 1,385, czyli na ten 1:1 zakończyło się, w czwartek i piątek przyspieszenie ewidentne. Teraz najprawdopodobniej z racji tego, że doszliśmy również do kolejnego poziomu istotnego, bo to ta niebieska linia tutaj, 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 gdybyśmy zwężyli, za mocno zwężyłem, okazałoby się, że to jeszcze inne poziomy niejednokrotnie ta linia tutaj, o tak, do której teraz prawie że doszliśmy, to jest dość istotny poziom cenowy, bardzo respektowany przez ten rynek. W związku z tym jest szansa na to, że dojdzie tutaj do jakiejś zmiany kierunku, ale najprawdopodobniej po sile, impecie tego spadku możemy domyślać się, że będzie to tylko korekta, po której nastąpi co najmniej jeszcze jeden spadek i potem ta siła tego spadku, czy pozwoli wybić nam ten kanał, czy zejdzie poniżej tego szczytu, jeżeli zejdzie, to już, no powiedzmy sobie, definitywnie zakończy możliwość tu powstania jakiegoś impulsu pięciofalowego. Moim zdaniem początek tego tygodnia to szansa na jakiś podejściu tutaj do tych jeszcze minimalnie troszeczkę może w dół, szansa na jakąś korektę wzrostową, która według mnie będzie bardzo dobrą okazją do wyczajenia, oczywiście czy to za pomocą Fibonacciego, czy za pomocą jakiejś formacji, momentu wejścia znowu na pozycję short i uzyskania znowu dość dobrego, myślę, rezultatu. Dzisiaj wyjątkowo nie pokazuję euro, znaczy się mogę pokazać w ujęciu intra, no bo co tu, o czym tu powiedzieć, no jesteśmy na tym poziomie, tak jak powiedziałem, dochodzimy do tego poziomu newralgicznego jakiegoś, na którym może dojść odbicie, po tym wyraźnym spadku, no można by było powiedzieć, że no należy się też jakieś odbicie, w związku z tym nie będziemy się koncentrowali teraz na wykresie tym intra euro do dolara, bo myślę, że ten dzienny jest wystarczający. I wspomniana para, już ta ostatnia. Oj, nie przygotowałem, przepraszam bardzo. Muszę. O, tak, żeby było widoczne dla wszystkich. O, dobre, ale zanim nazwijmy to, powiemy o wykresie godzinowym, to zróbmy wykres dzienny. Wspominałem w analizie, pisząc analizę tą kilka dni temu, o tworzącym się trójkącie, który najprawdopodobniej, patrząc z perspektywy dłuższej, jest falą czwartą. Po pierwszej, druga, trzecia, czwarta i teraz powinna piąta, która ma, no, szansę dojść do szczytu w tej fali trzeciej, powiedzmy do 104 na jenie, więc to naprawdę dość spory zasięg. I
Również wskazywałem na to, iż do tego momentu, do tego dna, wszystko, co się układało, było takimi korektami. Rozbijałem to na interwały mniejsze, 4-godzinowe, gdzie pokazałem. Tu natomiast, mimo że na wykresie dziennym widzimy trójkę, bo nie mamy tu żadnej korekty, to na wykresach już intra 4H jest tutaj wyraźna piątka, po czym mamy trójkę. Być może, ja tak założyłem w każdym razie, że ten ruch tutaj był już jakimś pierwszym startem do tego impulsu fali piątej. Potem mieliśmy korektę i tu w tym miejscu po rozbiciu na interwał 4-godzinowy, ja to zresztą pokażemy za chwilę, pokażę na wykresie intra, sugerowałem zajęcie pozycji, co zresztą sam też uczyniłem i poszedł ciekawy ruch do góry, który przypomina swoim kształtem dokładnie to, co tu, czyli mamy jakiś taki ruch, korekta i ruch. Pytanie, co dalej z tym fantem? I tu spójrzmy na wykres intra. A więc tu w tych rejonach mówiłem o, wskazywałem tą analizę, zapodałem na moim blogu. Powiedziałem, że wygląda mi, że ta korekta A, B, C, w C będzie piątką, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. W związku z tym spodziewałem się jeszcze spadku właśnie w rejony tego dolnego ograniczenia tego trójkąta, co miało miejsce. I tam był idealny moment do zajmowania pozycji. Zresztą jak spojrzymy na wykres godzinowy, potworzyły się pinbary, cienie dolne, wybicie długą świecą. To były idealne momenty, że tak powiem, do zajmowania pozycji, co jeszcze raz powtórzę, uczyniłem. Ale w tej chwili, nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale nie lubię na Forexie, mimo nawet jak się przygotowywuję na te dłuższe ruchy, to nie lubię głębszych koret, a wygląda mi, że w tym momencie możemy mieć z czymś takim do czynienia. Dlaczego? A mianowicie według mnie para dolar-jen utworzyła piątkę, pełną piątkę, falę pierwsza, druga, trzecia i to, o czym wspominałem, fala czwarta nieregularna, czyli A, B, C, tu wyraźna trójka w dół, z wybiciem nawet tych, z przestraszeniem byków i następnie fala piąta w kształcie hiperboli, można powiedzieć. Doszliśmy do poziomu tuż pod górnym ograniczeniem tego trójkąta na wykresie dziennym. I jeżeli to spojrzenie w tym nieco krótszym jak gdyby interwale, tu jest godzinowym, ja jeszcze bardziej to, że tak powiem, rozpatrywałem na 4-godzinowym, jest prawidłowe, a wiele na to wskazuje, to teraz powinniśmy mieć korektę tego impulsu wzrostowego. A po pierwsze, nigdy nie wiemy, tak naprawdę do końca ciężko nam jest założyć, czy faktycznie to, o tu widać, prawda? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Korekta ABC. Czyli tu byśmy mieli falę pierwszą jakąś, falę drugą. I teraz pytanie, bo najprawdopodobniej, inaczej się tak zakładam, że tu zaczęła się fala trzecia tego całego dziennego jak gdyby impulsu, który ma nas wynieść na szczyt fali trzeciej. A może i go pokonać, a może skończyć trochę poniżej. No, tego do końca nie wiem. Jeżeli tak zakładamy, że tu zaczęła się fala trzecia, a ma być to mimo wszystko znacznie dłuższy ten ruch, no to najprawdopodobniej faktycznie ta fala trzecia musi się rozbić na mniejsze fale. I w związku z tym jak najbardziej jest możliwe, że w tym momencie zakończyła się fala pierwsza w trzeciej, teraz nastąpi korekta. I teraz pytanie, czy będzie to korekta? Nie powinna ona być płytka, taka zatrzymująca się gdzieś na poziomie 38,2, aczkolwiek bywają takie fale drugie płytkie. Bo przypomnę, ta korekta będzie falą drugą, jeżeli do niej dojdzie, będzie falą drugą w tym całym impulsie po fali pierwszej. Oczywiście to tutaj i ewentualnie właśnie ta korekta, która poda, będzie już częścią fali trzeciej wyższego rzędu. Ale tu teraz myślę, że nadążamy wszyscy za tym moim tokiem rozumowania. Jeżeli mamy tutaj w tej fali trzeciej, która się tu rozpoczęła, zrobioną falę pierwszą, to fala druga powinna być, z reguły jest dość głęboka. I ona może zejść do poziomu 50, 61,8, a nawet i mocniej 78,6. Zatem jest tutaj, nazwijmy to ryzyko, że rozpocznie się tu teraz w tych obszarach, gdzie zakończył się tydzień, rozpocznie się naprawdę taka dość silna korekta. W związku z tym ja dlatego zamknąłem tą pozycję. Jeżeli ten scenariusz będzie się realizował, na pewno będę wyszukiwał możliwości przy tych
układach, nazwijmy przy tych Fibonacci i jeszcze tego, dzięki mojemu wzorowi, który, że tak powiem, odkryłem, możliwości wejścia, ponownego wejścia na falę trzecią w trzeciej, którą, jak wszyscy wiemy, jest najdynamiczniejsza. Oczywiście nie będę tego poszukiwał na wykresach 5-15-minutowych czy nawet godzinowych, raczej na 4-godzinowym, bo mówimy tu o naprawdę dość istotnym zasięgu, więc no nie możemy sobie pozwalać na schodzenie na jakieś interwały mini-mini, bo to nas zawsze nie pójdzie w parze, to jedno z drugim nie idzie w parze. Zatem tak, jeżeli dojdzie, na koniec jeszcze tylko powiem, jeżeli dojdzie do zejścia na poziom jeszcze głębszy niż 61, czyli 78,6, będę miał wtedy super informację, bo wtedy otrzymam tak zwane, ten wzór, który ja odkryłem w postaci, no, ja tak sobie nazywałem double 88, ale będzie dla mnie to jeszcze dodatkowy atrybut za tym, że będzie warto w tych okolicach szukać wejścia, bo będziemy mieli bardzo dynamiczny ruch, zwłaszcza po wybiciu tych tu poziomów szczytowych. A więc jeżeli chodzi o tą parę, to myślę, że w tej chwili powinniśmy mieć korektę. Tu krótsi gracze w krótszych interwałach, forexowcy, jak najbardziej mogą nieźle też na tym zarobić, ponieważ wygląda na to, że ta korekta powinna mieć mimo wszystko jednak taki dość zdrowy zasięg, a więc da się zarobić w drugą stronę, a że to korekta jeszcze w kierunku spadkowym, to jak wiemy, spadki często mają ten taki gwałtowniejszy charakter, więc być może nadarzy się okazja do takich, może nie obfitych super w pipsy, ale szybkich ruchów, czyli krótkie, szybkie, dobre transakcje, zysk skasowany i czekamy na następną okazję. Natomiast długodystansowiec, patrząc w dłuższych interwałach, w tych rejonach, o których mówiłem, chyba warto poszukać dobrego momentu na wejście, na pozycję długą i poczekać z nią już naprawdę do dość wysokich poziomów. Na koniec oczywiście przypominam, że o ankiecie, a także, bo takie dostałem pytania, jak najbardziej w tym miesiącu dołączyło kilka osób do grona tych, które otwierały, tak jak powiedziałem, konto IronFX na Forex z mojego bloga. I jeżeli ktoś ewentualnie no, nie otrzymuje żadnych informacji czy coś w tym stylu, to prosiłbym ewentualnie o krótkiego maila, bo no, przyznam szczerze, nie położę głowy na pieniek, że wszystkie te osoby mam zgarnięte w moim autoresponderze do rozsyłania informacji i być może którąś gdzieś coś pominęłem i przez to na przykład może kiedyś tam nie dostać jakichś ciekawych informacji, a tak jak wspominam, no mówię, no tutaj często staram się coraz częściej jak gdyby wskazywać na takie na sytuacje dające możliwość zarobienia większej ilości, jak ja to określam, pipsów spokojniejszych, czyli nie na szybkie takie ruchy, na wykres 15 czy 5-minutowy, ale w tych dłuższych, ostatni przykład to mówię, czwartkowy czy środowy sygnał na złocie, spadek z 1360 do 1300, to jest $60. Po przeliczeniu na te pipsy i na nasze złotówki, to naprawdę dość ciekawy zarobek był i to bardzo krótkim, bo w terminie dwóch zaledwie dni do wyjęcia. Zresztą sam fakt jena do dolara również pokazuje, że no, dokładnie wskazałem miejsce, w którym należy szukać wejścia 97 do prawie 99, też jakby nie było 200 pips przez tam 3-4 dni. A więc myślę, że ciekawe. Zatem polecam wszystkim również tym, którzy nie mają jeszcze a chcą grać na Forexie, utworzenie sobie konta w IronFX. Na pewno warto, platforma dbająca, w każdym miesiącu jakaś promocja z bonusem, dość poważnym bonusem, zastrzykiem finansowym. No, ale dobra, to już na tyle. Następna analiza weekendowa za tydzień. Myślę, że jednak nie będzie tak obszerna, nie będzie tylu indeksów, tylu tego wszystkiego, bo to wychodzi czasowo. Ja wiem, że to potem może nudzić kogoś, nie da się czasami oglądać, no ale chciałem, żeby zadowolić jak największą grupę. Tym brakuje czasami akcji, tym indeksów tu o Forexie, także to wszystko chciałem. Może będę musiał jakoś to dzielić, nie wiem, może w tygodniu coś jeszcze, jakąś analizę zrobić taką szerszą czegoś. No będę myślał. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, jestem otwarty. Także
przysyłajcie ewentualnie na maila. Na dzisiaj to już wszystko, następna za tydzień, a od poniedziałku oczywiście wieczora komentarze po każdej sesji. Do usłyszenia.